Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Bądź gotowy dziś do drogi, drogi, którą dobrze znam. Bądź gotowy, poprowadzę cię tam. Weź podróżny stary worek i na drogę buty dwa. Jutro lub wtorek przyjdzie czas. Bądź gotowy. Myślałeś, dokąd tym razem pojedziemy? Tak, ale wiesz, jestem trochę głodny. Aha, więc... widzisz. Miałam ci właśnie zaproponować. Gdzie idziemy? Nie, ja myślałam, że pojedziemy. A, czyli daleko. Ja myślałam, wiesz, o naszej podróży, dlatego że wśród hitów turystyki wiejskiej jest taka kategoria kulinarnie. I będziesz mógł jeść bez przerwy. To jest świetny pomysł. Dlaczego mi wcześniej nie mówiłaś? To mi się bardzo podoba. To co, jedziemy? No, oczywiście. Witamy Państwa w programie Nie ma jak Polska. Anna Karna. Maciej Orłoś. Tym razem ruszamy w podróż po polskiej wsi i będziemy próbować pysznej polskiej kuchni regionalnej. Tak jest, tak jest. Jedziemy? Natychmiast, oczywiście. Wiesz co, no, to był świetny pomysł. Z kuchnią regionalną naprawdę ci gratuluję. No, ja mam zawsze bardzo dobre pomysły. Za chwilę dotrę do Puszczy Romnickiej, ale tutaj po prostu musiałam się zatrzymać. Dookoła jest tak pięknie. Łąki, pola, cisza, spokój. Genialne warunki do odpoczynku. Po prostu sielsko. Przejechałam zaledwie 2 kilometry i już jestem w Puszczy Romnickiej, która leży na granicy polsko-rosyjskiej. Ze względu na swoją roślinność rzeczywiście trochę przypomina tajgę. Żyją tu wszystkie gatunki polskich zwierząt łownych i to w ogromnych ilościach, a także wiele rzadkich ptaków. Tu na wzgórzu, w otoczeniu pięknych świerków, we wsi Galwiecie, niedaleko Gołdapi, znajduje się gospodarstwo agroturystyczne Sławy Tarasiewicz. Miejsce to słynie z tradycyjnej kuchni pogranicza i staropruskiej, związanej z historią tych ziem, a wszystkie dania przygotowywane są na bazie lokalnych produktów ekologicznych. Jednym ze sztandarowych dań przygotowywanych przez panią Sławę Tarasiewicz jest staropruska potrawa, charakterystyczna dla Warmii i Mazur, czyli karmuszka po gołdapsku, której podstawę stanowią fasola, kapusta i mięso, a przygotowywana jest w żeliwnym garnku. Pachnie zachęcająco. Całe szczęście, że ten garnek jest duży, no i nie ma Maćka, czyli dla mnie powinno wystarczyć. Jednym z tradycyjnych kresowych smakołyków jest sękacz. Historia jego wypieku sięga prawdopodobnie średniowiecza. Trudno jednak dociec, kto był jego pomysłodawcą. Przyznają się do niego cukiernicy berlińscy. W Polsce wspomina się o pierwszych sękaczach przygotowywanych w Berżnikach koło Sejn dla królowej Bony. Dziś znany jest w Szwecji, na Litwie, w Niemczech, Francji, ale uznaniem cieszy się też w Japonii. Nie wiem, jaki jest ten z Japonii czy ze Szwecji. Ale na pewno nie jest tak wyśmienity, jak sękacz pani Sławy. Tego akurat jestem pewna. Gospodarstwo słynie też z przetworów, serów, twarogów, wędlin, wędzonek, chleba i miodu puszczeńskiego. Jedną z atrakcji tego miejsca jest ceremonia upicia herbaty parzonej w samowarze, będące kiedyś częścią kultury carskiej Rosji. To właśnie w Rosji powstały pierwsze samowary, a produkujące je fabryki z Petersburga, Tuły czy Moskwy znane były na całym świecie. Dziś pani Sława w swoim gospodarstwie próbuje wskrzesić tradycję picia herbaty z samowara. Ale nie chodzi wcale o rytuał, a raczej o atmosferę skłaniającą do spokojnej rozmowy, do zatrzymania się choć na chwilę w natłoku spraw i obowiązków. Znajduje się tu także niecodzienne syberyjskie spa, jak mówi pani Sława. Tu można nabierać sił do życia, siedząc w ciepłej wodzie i popijając herbatkę z samowara. Wysoczyzna Łobeska, będąca częścią Pojezierza Zachodniopomorskiego, to jeden z piękniejszych obszarów Pomorza Zachodniego. Wspaniałe lasy, jeziora, jeziorka, rzeczki, mosty, mostki, obiekty zabytkowe, ale też znakomite trasy rowerowe, piesze, wspaniałe akweny do uprawiania sportów wodnych. Wymarzone miejsce dla poszukujących ciszy, spokoju, kontaktu z przyrodą albo aktywnego wypoczynku. Ale też dla tych, którzy cenią sobie dobrą kuchnię, taką z tradycją, w której można znaleźć smaki wielokulturowej przeszłości tej ziemi. Właśnie planowałem, że pobiegam albo nawet popływam kajakiem, ale w związku z tym, że ja też cenię sobie taką kuchnię z tradycją, po prostu nie miałem wyboru.
Dlatego dotarłem tu, do wsi Bełczna w gminie Łobez, 90 km od Szczecina, gdzie w domu mającym ponad 300-letnią przeszłość pani Grażyna Zaręba-Szuba, badaczka historii kuchni zachodniego Pomorza, autorka pomorskiej książki kucharskiej i restauratorka, stworzyła miejsce, w którym można poznać dawne, czasem zapomniane smaki regionu w najlepszym wydaniu. Jednym z dań przywróconych smakoszom przez panią Grażynę, a odwołujących się do lokalnej tradycji, są nadziewane żeberka Rugar. Nazwę zawdzięczają najwyższemu wzniesieniu wyspy Rugia, którego kształt jest odwzorowywany na talerzu poprzez odpowiednie ułożenie żeberek. Cała kuchnia podlegała także wpływom francuskim, a to ze sprawą osiedlających się w XVIII wieku na Pomorzu Zachodnim hugenotów, uciekających z Francji przed prześladowaniami, a także stacjonujących w Szczecinie na początku XIX wieku wojsk napoleońskich. Stąd jednym z dań, jakie są serwowane w Bełcznej, są ślimaki podawane tradycyjnie, czyli z czosnkiem, rozmarynem, masłem i drobno posiekaną pietruszką oraz z pomidorami i przyprawami korzennymi. Upowszechnienie mąki pszennej oraz spadek cen cukru spowodowały, że na stołach pojawiły się słodkie ciasta i cukierki. Jednym z najsłynniejszych deserów regionu były pierniki szczecińskie, które cieszyły się niezwykłą popularnością już w XIX wieku, a dzięki pani Grażynie pojawiły się także na stole w Bełcznej. W zgodzie z tradycją każdy piernik otrzymuje indywidualny kształt nawiązujący do Szczecina lub tradycji morskich Pomorza. Dodatkową atrakcją Bełcznej jest to, że każdy może tu przyjechać i pod okiem pani Grażyny nauczyć się wykonywać te wszystkie potrawy. Dzieci też. Dobre. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Autobus chyba pomylił trasę. Nie, tak naprawdę to wciąż program Nie ma jak Polska, a ja nie znalazłam się, wbrew pozorom, w którymś z krajów Orientu. Jestem we wsi Kruszyniane, w gminie Krynki, jakieś 3 km od granicy z Białorusią. To właśnie tu w XVII wieku król Jan III Sobieski podarował Tatarom między innymi wieś Kruszyniane, dziękując za to, że Tatarzy walczyli przeciw Turkom po stronie Polski. Dziś już niewielu Tatarów mieszka w Kruszynianach, a wieś jedynie kilka razy w roku ponownie staje się centrum kultury tatarskiej. Przez cały rok Kruszyniany z pewnością są stolicą kuchni tatarskiej. Dzięki Dżenecie Bogdanowicz, prowadzącej gospodarstwo agroturystyczne, którego sława już dawno przekroczyła granice Polski. Kuchnia tatarska pełna jest nazw potraw, które w większości z nas nic nie powiedzą. Trybuszok, pierek kaczewnik, cebulniki, samsa, zurbelysz, kibiny i wiele, wiele innych. A to jest pierek kaczewnik, danie bajramowe, czyli świąteczne, przygotowywane dwa razy w roku. Pierek kaczewnik składa się z ciasta makaronowego, z wielu warstw. Do tego jest mięso krojone w kosteczkę, cebulka, sól, pieprz albo wersja na słodko z jabłkiem czy z białym serem, tak jak ten tutaj. Kuchnia tatarska pozbawiona jest wieprzowiny, ale za to jest baranina, wołowina, drób i mnóstwo, mnóstwo warzyw. I... jest pyszna. Zapomniałam dodać, że pani Dżeneta jest oficjalną mistrzynią świata w robieniu kiszki i babki ziemniaczanej. Kuchnia tatarska to także niewyobrażalnie pyszne desery. Choćby ciasteczka czak-czak, oblane miodem, z makiem, z rodzynkami, czy te drożdżówki z orzechami. Czy wreszcie manty, czyli pierożki robione na parze z białym serem, z truskawkami albo z malinami, w zależności od pory roku. Po prostu pycha. W przerwie między daniami przygotowywanymi przez panią Dżenetę Bogdanowicz można wybrać się do rezerwatu Nietupa, gdzie znajduje się ostoja bobrów. Można wędrować, można jeździć konno, można jeździć rowerem, a jeśli ktoś będzie miał trochę szczęścia, to zobaczy pasące się na łące stado żubrów, bo przecież Kruszyniany leżą w samym sercu Puszczy Knyszyńskiej. Albo ruszyć szlakiem tatarskim. Odwiedzając miejsca związane z zamieszkującymi te tereny od setek lat Tatarami, choćby ten istniejący od ponad 300 lat mizar, czyli muzułmański cmentarz, czy ten drewniany meczet z końca XVIII wieku w Kruszynianach.
Miejsca, które są świadectwem wielowiekowej obecności Tatarów w Polsce, ale także wielokulturowości terenów wschodniego pogranicza. Papierowite. Dawaj, dzywaczkę. Здравствуй, здравствуй. Что это? Soczki. Soczki. Być może właśnie tak wyglądała odprawa celna na granicy pomiędzy Królestwem Prus a Carską Rosją. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku granica podzieliła Wielkopolskę pomiędzy zaborców. Przejście graniczne było co prawda w trochę innym miejscu, ale to tu, gdzie jestem, czyli we wsi Szadek w gminie Ceków, Kolonia, przy drodze łączącej Kalisz i Turek, jest gospodarstwo agroturystyczne należące do Janusza Nowaka, które czerpie z bogatej tradycji kulinarnej południowej Wielkopolski, nie rezygnując wcale z elementów typowych dla kultury rosyjskiej. Począwszy od wypieku chleba. Wędzenia ryb, choćby karpia czy pstrąga. Tłoczenia soków. Wędzenia baleronów, szynek, kiełbas. Albo wyrobu masła, wypieku wafli w tradycyjnych żeliwnych formach, albo wyrobu tradycyjnych powideł. Momentem kulminacyjnym i zapewne spełnieniem oczekiwań wszystkich, którzy przypatrują się przygotowywanym potrawom, ale też uczestników organizowanych tu warsztatów kulinarnych, jest tradycyjna biesiada, podczas której przy dźwiękach muzyki goście mogą spróbować tradycyjnych regionalnych dań. Na terenie gospodarstwa jest również wiele eksponatów związanych z historią regionu. I to nie tylko kulinarną oczywiście. A jeśli ktoś oderwie się od stołu pełnego niezwykłych smakołyków, może skorzystać z wielu propozycji dla miłośników aktywnego wypoczynku. Miłą i bardzo cenną tradycją tego gospodarstwa w Szadku koło Kalisza jest obdarowywanie mnie gościńcem, czyli takim niewielkim podarunkiem na drogę. Nie, no, żartowałem oczywiście. Dziwne. Kocie miętka. Bukwica, serdecznik, pysznogłówka, szałwia, mięta, melisa i tysiące, tysiące innych. Jestem w Korycinach, w gminie Grodzisk na Podlasiu, w jednym z najbardziej niezwykłych gospodarstw agroturystycznych w Polsce i pewnie w Europie. To tu znajduje się 15-hektarowy ziołowy ogród botaniczny. A w nim największa kolekcja w Polsce, licząca prawie 1000 gatunków i odmian roślin użytkowych, wykorzystywanych przez człowieka dawniej i obecnie w kuchni, lecznictwie, barwierstwie, budownictwie i tkactwie. Ale też w celach ochronnych i w magii. Niezwykły zapach, a widok? Twórcą i właścicielem tego niezwykłego ogrodu botanicznego i gospodarstwa agroturystycznego jest Mirosław Angielczyk, którego zamiłowanie, wręcz pasja, sięga najmłodszych lat, kiedy towarzyszył swojej babci w zbiorze ziół, poznawał ich gatunki, właściwości, ale też symbolikę, wierzenia i rytuały. Niezwykłą atmosferę tego miejsca dodatkowo podkreślają zgromadzone tu i odrestaurowane przez Mirosława Angielczyka drewniane domy, zabytkowy dwór i stodoły pochodzące z okolic, a tym samym uratowane od całkowitego zniszczenia. Na terenie gospodarstwa powstało także Centrum Edukacji Przyrodniczej, którego zadaniem jest przekazywanie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego Podlasia, tradycji zielarskich i zrównoważonego rozwoju. W gospodarstwie w Korycinach można też wypić wzmacniającą kawę z żołędzi, przygotowywaną według starej receptury. Spróbować pysznej golonki z piołunem, czy sałatki z dzikimi ziołami, a także zupy pokrzywowej. Albo spróbować gruzkich pierogów z czosnkiem niedźwiedzim. Naprawdę dobre. A jakie zdrowe. Właściwie wszystko, co tu zjemy albo wypijemy, służy naszemu zdrowiu. Wspomaga odporność, wzmacnia kondycję, odbudowuje siły życiowe, albo też wycisza i uspokaja. Można tu po prostu przyjechać, żeby przyjrzeć się, jak funkcjonuje takie gospodarstwo, albo żeby wziąć udział w warsztatach robienia herbat czy też mieszania ziół.
Małopolska to nie tylko niezwykłe zabytki i fantastyczne warunki do uprawiania turystyki aktywnej, ale też wspaniałe wsie kultywujące wielowiekowe tradycje. To właśnie dzięki istnieniu takich gospodarstw, a także inicjatywie Sądeckiej Organizacji Turystycznej i Województwa Małopolskiego powstał szlak turystyczny wsi pachnących ziołami. Szlak wiedzie przez 20 gospodarstw, które specjalizują się w uprawie i szerokim wykorzystaniu ziół, a w dodatku są atrakcyjnie położone, o co nie trudno w Małopolsce. Jednym z takich miejsc jest gospodarstwo Anny Julii Gas w Żegocinie, około 20 km od Bochni na stoku góry Łopusze w Beskidzie Wyspowym, otoczone ziołowym ogrodem, zagajnikami i dzikimi łąkami pełnymi ziół. W należących w sąsiedztwie gospodarstwa łąkach są naturalne stanowiska wielu ziół, np. tymianku, lepiotki, krwawnika czy skrzypu. W zbiorach często biorą udział dzieci, które uczestniczą w odbywających się w gospodarstwie pani Anny w warsztatach zielarskich. Wśród wielu powstających w gospodarstwie ziołowych produktów są też świece, które podczas spalania działają relaksująco na przebywających w ich otoczeniu ludzi, a w dodatku są po prostu ładne. Na Podhalu, gdzieś między Białką Tatrzańską a Bukowiną Tatrzańską, jest malowniczo położona wieś Czarna Góra. Swoją drogą niezłe tu widoki, gorce, Tatry. No i właśnie tu, w Czarnej Górze, jest gospodarstwo prowadzone przez panią Barbarę Rzepiszczak. Kolejne z 20 gospodarstw ziołowego szlaku Małopolski. Mimo niesprzyjającego wielu ziołom górskiego klimatu, w ziołowo-warzywnym ogrodzie pani Barbary można znaleźć lubczyk, oregano, tymianek, melisę, miętę, kolendrę, rozmaryn, dzięgiel, litwor i wiele innych. Uprawiane i zbierane zioła przede wszystkim wykorzystywane są do przygotowywania domowych posiłków. Gospodarstwo słynie z wypiekanego tu chleba ziołowego, choć chyba nie ustępują mu wytwarzane tu sery ziołowe, masło ziołowe czy wędliny z własnej wędzarni. Oczywiście też ziołowe. W gospodarstwie pani Barbary Rzepiszczak rzeczywiście królują zioła. I to nie tylko w kuchni, bo tu również konie karmione są odpowiednio skomponowanymi mieszankami ziół. Specjalnie przygotowana karma wzmacnia układ odpornościowy, nerwowy, krwionośny, wzmacniają kopyta i co najważniejsze, konie to lubią. W Charklowej, a dokładnie na polanie Styrek, trochę powyżej Charklowej, jest kolejne gospodarstwo z 20 będących na szlaku wsi pachnących ziołami. Gospodarstwo prowadzi pani Akiko Miła, rodowita Japonka, która odnalazła w gorcach bliski sercu klimat wyspy Hokkaido, ale też wspaniałe zioła i kwiaty, które pozwalają w polskich górach kultywować tradycje japońskie w najlepszym wydaniu. W ogrodzie pani Akiko znalazło się miejsce zarówno dla japońskich, jak i polskich ziół, co pozwala na przygotowywanie tradycyjnych potraw, czasem z czysto polskim akcentem. Ale smakosze japońskiej kuchni nie będą zawiedzeni. Cudowne sushi, te maki, nigiri, ale też ceniony katsudon, czyli krojony kotlet schabowy w sosie sojowym z imbirem, cebulą i jajkiem parzonym. Albo misoshiru, codzienna zupa japońska, której skład odwzorowuje pory roku. Szlak ziołowych wsi Małopolski wiedzie przez 20 gospodarstw. Wszystkich oczywiście nie udało mi się odwiedzić, może następnym razem, ale długo będę pamiętał te miejsca i te smaki. Nasza podróż powinna być dużo dłuższa, bo ile można zjeść obiadu w ciągu jednego dnia? Aha. Rozumiesz? No wyobraź sobie ziemniaczki opiekane i do tego masz tak, albo pieczeń, albo żeberga, albo kruseczki w sosie, jeszcze golonka. No i, tak, no i co wybrałeś? No pewnie no wszystko zjadłeś. No tak, no tylko z tą golonką już nie dałem rady. No, prostu, no widzisz, a ja coś dla ciebie mam. O, tak, no to spróbujemy? Ale to nie jest nic do jedzenia. Coś ci pokażę. A. Zobacz. Poczekaj. Proszę bardzo. To są mosty we wsi Stańczyki, niedaleko Gołdapi, w Puszczy Romnickiej, jedne z najwyższych w Polsce. Piękne, prawda? Tak, tak, bardzo ładne. Czekaj, to ja ci coś pokażę. Zobacz. To jest ta golonka. No, naprawdę? Super, co? No dobrze, wiem, że cię to nie bardzo interesuje. No to proszę bardzo. Zobacz, to jest XIX-wieczny holenderski wiatrak w Poradzu, w gminie Łobez, jakieś 90 km od Szczecina. Piękne. Prawda? To prawda. Piękny, no. Piękny.
Myślałaś, dokąd pojedziemy następnym razem? Tak, mam pomysł. Ale to za chwilę. My już się z Państwem żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym programie Nie ma jak Polska. Tak jest, do zobaczenia. Gdy jest ból.